Co mordo? Co ryju nie myty? Chłopak idzie do chłopaka. Byk jak się patrzy. Co byś chciał? No to masz tu z tego się napić. Piękny. No, z tego chcesz? Się napił mleka, gruby się zrobił. No. Nie, to śmierdzi gumą. No, cycek lepszy się chowa pod cycek. No. Cycek jest smaczniejszy. Nie, pan pelunka? O, widzisz. Pan peluna jest dobrą matką. O, tego ssaj, bo ten jest najgorszy. Jak ona sobie spokojniutko stoi. Tylko ogonem macha mi po głowie. Ostrzegawczo. Ogon jest obcięty. Ja płakałam. Bardzo dobrze. Co Kicia, ty też mleczka byś chciała? Tak? Później będzie dla ciebie mleczko. Na razie ten Jose Torrera w ciszę i pije. Najlepsze to są moje palce niestety, tylko... Same futro i tutaj wchodzi w obiekty. Nie dają nic tu mleka. Nic nie dają, Bysiu. No, nic nie dają. Pokażemy ryj? Pokażemy, pięknie. Sarenka. Moja krowa urodziła sarenkę. Jelenia raczej. Jelenia. No, dawaj to. Dawaj to, będziemy jeszcze tu kłaść tam mleka. Oj. Dawaj. Tu ciągnij. Tu jest lepiej. Tu. Tu. Dzielna krowa. Dzielny byk. A byk to też. Sam wyszedł. No. Widzicie, ja mówiłam, że sobie moja krowa sobie poradzi. Silna. No, silna, ale chodzi cały czas. No, bo, chodzę, no tak? Dlatego jest silna, jakby stała, to by była słaba. No, tak, ona sobie chodzi. Biega, przecież ona jeszcze skakała tydzień temu, jeszcze skakała. Aparatami wyciągają te cielaki na siłę, to przecież też i rozrywa krowę i stresuje ją. A ona wiedziała, że urodzi, przyszła tutaj sobie. Schowała się i już było nawet wiadomo. Nawet się nie obejrzeliśmy, a było po. Pół godziny i poród. Ekspres. A pampelunka nie ma jeszcze 2 lat. Ona będzie miała 2 lata na koniec maja. Za 1,5 miesiąca. I taka krowa, taka fajna. A taka była, że już ją myśleliśmy, że zdechnie. Nie, no. Była taka mała w jego wieku. Wzięta. Kupiłam taką malutką, co na odpad miała iść. Ale wykarmiliśmy. Wypieściliśmy. Żyła na wolności jak dzika krowa. I teraz mamy. Spała na dworzu. Co mamy? Pod śniegiem. Tak, i dałaś radę. Silna jesteś. Dobra matka, dobra. Super, peluna. Będziemy dzisiaj opijać twojego syna. Ciekawe, czym? Mlekiem. Co? Mało spirytusu w domu. Odkażającego. Mały pęknie, już chyba mu starczy. Niech ciągnie, im więcej, tym lepiej.